Wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź! Kim ty jesteś? Wolnego. Nawet się nie waż podchodzić bliżej. Hej, no to ty bez szaleństw. Nic ci złego nie zrobię. No to w takim razie czekam na wyjaśnienia. Otwieraj. Ale co to ma być? Książki dla ciebie. Książki? No i notatki przy okazji. Ale o czym? Co to jest? Tu masz Czarną Różę, a tu Czarne Lustra. Okej, a te notatki? O szafirach pamięci i Rubinie Uczuć. Okej. Dzięki za prezent. Masz to przeczytać. No dobra, ale w jakim celu? To ma być na sprawdzianie jakimś z lekcji, czy co? Nie, ale będzie dobrze, jakbyś poczytała. Okej. Tak więc żegnam. Poczekaj. Chciałabym się spytać o coś ważnego. Słucham. Nauczysz mnie, jak być tą złą? No wiesz. Rozumiem. No witam. A ty kim jesteś? Ja jestem Nasari. A ty? Powinnaś być Roza, prawda? Nasari widzi przyszłość. Spodziewałam się, że będziesz potrzebowała pomocy w tej kwestii. Więc na dobry początek mam dla ciebie to. Musisz też jakoś wyglądać w tym piekle. To zbyt wiele. Dobra, przestań mi to obstawiać morały i przymierzaj. A co do ciebie, Ronwe, nauczysz się, jak być złą diablicą. Chciałam powiedzieć dobrą. Lucy tutaj nie ma? Nie, one są na zajęciach. W takim razie co ty tu robisz? Później ci Ronwe wytłumaczę, to jest dość delikatny temat. No dobra. A ty na co czekasz? Raz, dwa... Koniec? Całe szczęście, tak. Mam dość. Jestem zmęczona. A skoro o tym mowa, skoro ja jestem w piekle, to czemu to wszystko odczuwam? Głód, pragnienie, zmęczenie, czasami jak się gdzieś uderzysz, to boli? No dokładnie. Kochana, od tego jest też droga pokutna. Wszyscy czujemy ból, ale nie umrzemy. Chyba że jesteś tam, gdzie diabeł nie śpi, to wtedy umrzesz. Tutaj odczuwasz dokładnie wszystko to samo. Ból, pragnienie, głód, ale nie umrzesz, bo jesteś tu bezpieczna. Czyli to takie wieczne męki. Na pokucie już byś miała dość. Uff, ale tu gorąco. O, nareszcie. To czemu wy się zakrywacie? To dodaje uroku ogólnie. Uroku? W moim przypadku to fajnie jest być takim tajemniczym i zakrytym. U Ronwe to akurat jest inaczej. A czemu? Nieważne. Bierzemy się za naukę. Dobra, mów, co zapamiętałaś. Szafiry pamięci posiada Lucyfer i mogą one pokazać przeszłe reinkarnacje. Dokładnie tak. Czarne Lustra. Czarne Lustra czasu znajdują się w Gromvernie, a one pokazują też miejsce i czas. Dokładnie tak. No dobra, możesz mi opowiedzieć o Czarnych Różach? Czarna Róża znajduje się wszędzie i nigdzie. Nikt jej jeszcze nie widział, ale z legend prawdopodobnie istnieje. Czarna Róża to artefakt pewnego demona, który miał tylko jeden główny cel – zemsta. Przecież to Arioch jest demon zemsty. W książce piszą, że za młodu ten demon za życia był torturowany przez opiekunów, no więc było ciężko. Czyżby Arioch jest coś wspólnego? Ale czemu Róża? Przecież Róża jest symbolem miłości. Okej, a Rubin Uczuć? Rubin Uczuć znajduje się na wyspie Ziemi Czyich. Kamień ma na celu pokazać prawdziwe uczucia danej osoby. Ciekawe. No stara, i on mi... Znalazła się nasza zguba. O, cześć. Stara, gdzie ty byłaś? Szukałyśmy cię! Arioch cię szuka! Niech spada. Co? On? Co? Trochę się was boję. Że co ty przed chwilą ty powie... Jo... Ty... Nie masz do niego iść! To on cię szuka, chce cię przeprosić! A ty się chowasz! Ty, a co ty tam czytasz? O, mygy! Hej, zostaw to moje! Cii, spadaj! O, mygy! Co ona czyta, pornole? Ty głupia jesteś, nie! Możecie się w końcu uspokoić? No co ty, nie gadaj! Ty, dobra, trzeba ją szykować. Na co szykować? Na uratowanie piekło! Co nie? Ty, co to? O ja! Nice! Hej, moment. Jakie ratowanie piekła? O co wam chodzi? Co nam chodzi? Czy też książki to powinnaś wiedzieć? Pewnie ktoś ci je przyniósł, powiedział ci o wszystkim, tak? Te książki przyniósł mi Ronwe i nie, nic mi o tym nie wspominał! O. Powiecie mi, o co chodzi? Elwira, mamy stopę. Kurde, miałyśmy ci wszystkiego nie mówić. Czego nie mówić? O co wam chodzi? A tak z innej beczki Arioch cię szuka. Cicho, nie zmieniaj tematu. A ja sobie chętnie z nim porozmawiam. Rubiny uczuć, to znaczy, że przez ten cały czas ze mną pogrywał. Ale jak pogrywał? O co ci chodzi? Bo Arioch w szkole wyznał mi, że mu zależy na mnie. Co? Naprawdę? Tak, naprawdę. Jestem ciekawa, czy ten Rubin uczuć posiada, bo jeśli nie, to go zabiję. A z łaski swojej powiecie mi, gdzie on jest? Tam, gdzie diabeł nie śpi i się idzie na Bruksas. Na lewo. O, no i zajebiście! Już go ukatrupię. Czy ona przed chwilą przeklnęła? Robię postępy. Jesteś. Ponoć mnie szukałaś. Słuchaj, ja chciałem cię przeprosić. Powinienem wziąć pod uwagę to, że jesteś w piekle nowa i nie wiesz, co to znaczy być złym. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałaś. Ja naprawdę nie wiem, o co tobie chodzi. Po prostu... poleciały mi łzy, a ty na mnie naskoczyłeś. To nie było fajne. Wiem i przepraszam cię za to. Nie powinienem. Po co mi to? Możesz mnie zabić. Co? Dawaj, zamachnij się. Nie, odbiło ci? Dałem ci ten nóż, byś mi zaufała. Jeśli się zdenerwujesz, możesz mnie zabić. Nie powrócę już i będziesz miała spokój. Nie, nie jestem nad siebie. A jednak jestem. Dlaczego ze mną pogrywasz? Pogrywam? Ronwe był u mnie, przyniósł mi książki. Przy okazji podczas nauki trochę porozmawialiśmy. Rubin uczuć? W szkole wyznałeś mi, że ci na mnie zależy, czyli to był blef? Co ty chciałeś tym zyskać? To nie jest tak, jak myślisz. Jak nie? Lucy i Elwira też mi muszą to wytłumaczyć, bo o dziwo się ze mną przyjaźnią. Ty też wygłaszasz swoje puenty. Wszystko to kłamstwo. Nie wiem, po co wam to aktorstwo. Czekaj. Lucy, Elwira, Hunter, Ronwe, Nasari, Belial, Jake, Nilsa, Akamanach, Tyra, Deferdena, Kleopatra. Wszyscy go posiadają. Ty nie musisz, bo twoje serce to Rubin. Zawsze mam ten Rubin przy sobie. Po fakcie i tak myśli i czyny zostają, nawet gdy go przy sobie nie mam. Zdążyłem z jego pomocą cię poznać. Poczuć coś wyjątkowego. Zdążyłem cię pokochać. Chodźmy już. No i wtedy mnie pocałował. Co? O, stara, to jest epickie! Tak bardzo romantycznie. Okej, a mam do was pytanie. Śmiało, wal. Wy macie Rubin Uczuć? Tak, mamy. Gdzie? Przy sobie? Nie, mamy u siebie w pokoju. Pamiętasz, jak tutaj trafiłaś pierwszego dnia i kiedy miałyśmy się zająć czymś innym, bo byłaś smutna z powodu swojej mamy? No właśnie. W tym momencie posiadałyśmy przy sobie Rubiny Uczuć, a to, co zostaje między nami, to już tak będzie. Rubiny Uczuć są nam potrzebne tylko wtedy, kiedy poznajemy jakąś nową sytuację i jak chcemy ją odczuwać. Aha, czyli to już tak na zawsze pozostaje? Dokładnie, jeżeli chodzi o przyjaźń z tobą, to już nie musimy mieć go przy sobie, ponieważ już tego doznałyśmy. Naprawdę interesujące. A ty masz go w sercu. W sercu... Wow. Znaczy wiesz, niedosłownie, spokojnie, twoje serce nie jest jakimś kamieniem czy coś. Po prostu masz jego moce. Okej, zrozumiałam. Jeszcze jedno pytanie. O matko, ile tych pytań ona zadaje. Elwira, bądź wyrozumiała, śmiało wal. Dlaczego Ronwe nosi maskę? To trochę delikatna sprawa. Był tam, gdzie diabeł nie śpi i... jakimś cudem pożar. To znaczy, że Ronwe ma spaloną twarz? Dokładnie tak. Ukrywa się. To dlaczego inni tak zostają? Nie zakrywają się ani nic. Bo im to odpowiada. Pokuta tak im dała w kość, że chcą się teraz obnażać z tym wszystkim, że zasłużyli, że to są oni. No i w ogóle... Ja na ich miejscu bym się zakryła. No ale jak kto woli. A Arioch? Przecież jak tu trafiłam, to był normalny. Wiesz, kto to jest? To jest Nasari. Zatriumfowała dzięki modzie. No nie zdziwiłabym się, a mam jeszcze do ciebie pytanie, ale to takie prywatne. Kiedy Nasari wczoraj u mnie była, to pytała się, czy jesteś. Tak jakby nie chciała twojej obecności. Oj, się zacznie. Miałam kiedyś na imię Chikra, czyli Nilsa. Ale żeby nie mylić mnie z moją starą znajomą, to po prostu wybrałam ksywę Chikra. Mimo tego, że miałyśmy tak samo na imię. Nilsa. No dobra, ale o co chodzi? Pokłóciłyście się? Z Nilsą nie, ale kontakt się trochę urwał, a z Nasari byłyśmy wręcz nierozłączne. Ale niestety pokłóciłyśmy się i to dość solidnie. Okej, nie musisz mi mówić wszystkiego, przepraszam. Okej, nie ma sprawy, nie szkodzi. To jak, co robimy? Ja muszę zejść na chwilę do piwnicy. Zaraz, co? Po co? Chciałabym zerknąć na mapę. Okej, iść z tobą? Nie, sama sobie pójdę, ja poradzę sobie. To pa. Okej. Roza, pozwolisz? Jasne. O co chodzi? Masz jeszcze jedną książkę. Okej, dzięki. O czym ona jest? Dobra, ja wyjaśnię. A... ciężko. Mi też przez gardło to ciężko przechodzi. O naszej zagładzie. Słucham? Słucham? Co? O naszej zagładzie? To jest jedyna tutaj książka. Lucyfer jej nawet nie czytał. I nie ma prawa. On nawet nie wie o naszych planach, więc lepiej cicho. Plany, książki, co się tu dzieje? Jesteś po to, by nas uratować. Zdążyłam się wczoraj zapoznać z tą informacją dzięki Elwirze i Lucy. O, a jednak ci pierwsze to wykrakały. Tak, i uważam, że to jest chore. Nie martw się, nie tylko ty jesteś w to zamieszana. A kto jeszcze? Ty? Nie, ale Tyra zdradziła nam szczegóły. Moment, a Tyra to kto? A potem ci opowiem, miałam z nią wiele potyczek za życia. A więc... Larota. To jest jeszcze jedna dziewczyna w to zamieszana. A kim jest Larota? Jej córka. A słyszałam pewnego dnia sprzeczkę. Oskarżali tą Tyrę, że zamordowała ich dziecko, więc jak to w końcu jest? To dziecko żyje. Trochę nie rozumiem. Szczegóły opowiemy ci potem, zresztą i tak nie wiemy wszystkiego. To jest tylko główna przepowiednia, ale wszystko może się zmienić. Pilnuj te książki, miej ją na oku, żeby nie wpadł w niepowołane ręce. Dobrze, będę miała ją na uwadze. Wybaczcie, ale śpieszy mi się gdzieś. Pamiętaj, pilnuj. Okej. No nie. Skąd mam wiedzieć, gdzie co jest? Mogę w czymś pomóc? O tak! Słuchaj, orientujesz się w tej mapie? Mimo iż jestem aniołem, to tak, jednak waszą mapę znam. Rachel, ty nie widziałaś może... Roza? O hej, Xerda, słuchajcie, naprawdę potrzebuję pomocy. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za mapa. Spokojnie, pomogę. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Mogłabym wiedzieć, gdzie jest Gromvern? Tak, oczywiście. Tu macie swoje miasto Ascalon, tak? Z Ascalonu pójdziesz na Bruksas, a z Bruksasu na wyspę Gromvern. Kapujesz? Tak, naprawdę wielkie dzięki. A ty jesteś nowa w piekle, że dopytujesz się swojej mapy? Dokładnie tak. Oj kochana, coś mi się zdaje, że będziesz dużo informacji szukała. Słyszałam o tobie i o waszych planach. A nie da się tego ukryć. A jednak Lucyfer o niczym nie wie. Spokojnie, Hunter mi powiedział. Lepiej się śpiesz, kochana, niewiele wam czasu zostało. Wytłumaczę ci mniej więcej, gdzie co leży. Skoro tu jest twoje miasto Ascalon, tu masz miasto Netis. Ale raczej nie powinno cię to interesować, bo jednak nic tam nie znajdziesz. Tu masz Bagna Sukub. Bagna Sukub, okej. To jest nazwa, tak? Sama? Sukub to jest taka wasza postać z piekła. Taka z kopytami. Bagna na Brokilonie dokładnie. Bagna Sukub na Brokilonie, tak? Tak, dokładnie. Tutaj masz miasto Beherit, ale tutaj raczej też nic nie znajdziesz. Tam masz wyspę Ronwe. Ronwe ma swoją wyspę? Słyszałam od Huntera, że jako dobry pracownik w porcie Bruksas dostał taki awans. Własna wyspa i własne królestwo! Aha... Tak, Rachel, też trochę naopowiadałam to i owo. No dobra, ale... Mimo tego, że jesteśmy aniołami, tak nie powinno być! Piekła nie mogą zgładzić! Znam niektórych demonów stąd i uważam, że... Nie może was czekać tak marny los! Dzięki za współczucie, choć pewnie niektórzy aniołowie nie przyznaliby wam racji. Nas chyba należy zgładzać, prawda? To prawda, miewacie w swoim królestwie straszne demony, ale niektórzy z was naprawdę, no, jesteście naprawdę w porządku. Moja droga, ratuj piekło. Bez piekła nie ma dobra. Ale czego zagłada? Kto ma nas zgładzić? O. Demon i anioły razem? Tutaj? Jak to możliwe? Dziewczyny, uciekajcie stąd. Dobra. Stać. Nic wam nie zrobię. Widzę, że masz książkę. Dowiedziałaś się wszystkiego? Mniej więcej tak. Ani słowa Lucyferowi. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Poradzisz sobie, ale musisz sama wszystko to zrobić. Możemy ci pomóc, ale tylko trochę. Co my powiemy Bogu? Chciałabym was przeprosić. Myślę, że słusznie. Dlaczego za życia chciałaś nas zabić? Nie chciałam was zabić, chciałam tylko was sprowokować. Jak sprowokować? Po co ci to było? Nilsa, miałaś ten potencjał. Myślałam, że to ty nas uratujesz. Przepowiednia istnieje od tak dawna? Dokładnie tak. Ale Lucyfer nie wie, że my wiemy. Skoro to ja miałam was uratować, to po co ci moja córka? Z Deferdeną nie myślałyśmy, że aż tak się zbuntujesz. Dlatego... Skoro miałaś już tą córkę, to wybraliśmy ją na nowy cel. Czemu nie mogłaś mi powiedzieć o tym wcześniej, a ja się głupia denerwuję? Nie może wszystko wyjść od razu, Lucyfer by już coś podejrzewał. Ta piwnica to jest jedyne miejsce, gdzie mogę ci to powiedzieć. Rozę potrzebujemy tutaj, a twoja córka jest na ziemi, dalej żyje. Robi dokładnie to samo co wy, też ma swoją grupę krzyżaków. Ona też gładzi demony? A co, wy czarnych luster nie macie? No tak, oczywiście, że nie. Ale moment, skoro anioł stróż, istnieje coś takiego, prawda? To czemu my nic nie wiemy? Demony nie muszą wszystkiego wiedzieć, a skąd aniołowie mogliby ci to wszystko przekazać? Dopiero teraz odkryłam tą piwnicę, że to jest jedyny kontakt z aniołami! Dobra, spokojnie, nie denerwuj się tak. Wszyscy jesteśmy w szoku. Ta książka jest pokręcona. Ja nie wiem już co robić. Jestem! Cześć, Nasari. Witaj, Chikra. Teraz jestem Lucy. Okej, przepraszam. Roza, mam genialny pomysł. Jaki? Przeczytałaś już tą książkę? Przeczytałam i za nic nie ogarniam tych zaklęć. To nieważne, mam genialny plan. Arioch! Idę. Jesteśmy genialni. Mówcie, co się dzieje. Mamy pomysł! My też. O co chodzi z tą zagładą? Gadać, bo ja dalej nie wiem. Zombie, smoki, zagłada demonów na świecie, to jest koszmar. Co? Xerda, gadajcie co macie. Razem z Tyrą, Nilsą i Jake'iem namówiliśmy się w sprawie Laroty. Tą księgę czarów możemy podrzucić do świata żywych. Mogę być aniołem stróżem Laroty. Ja pomogę Xerdzie się wcielić. Nilsa może wysyłać różne wizje swojej córki. Mogę się jej ukazać we śnie. Ale to wymaga trochę kłamania, wiesz o tym. Trzeba uratować piekło i świat żywych. Muszę ją skłamać, choć trochę. Ale skłamać w jakiej sprawie? Dalej mogę ją nagabywać, że Tyra, Deferdena to są złe demony, że chciały ją dla siebie i jak ty to, Tyra, mówiłaś? Uznałam Larotę za swoją córkę, ale tak naprawdę ty nią jesteś. Dokładnie, będę oczerniać Tyrę tak jak się da, żeby Larota ją nienawidziła, żeby miała, jak to powiedziałaś, motywację. Ale co ze smokami? Ześlę swój sobowtór do królestwa Kiry. Narodziła się taka niedawno. No i co z tym zrobi? Potrzebuję waszej pomocy. Znacie się na zaklęciach, prawda? No tak. Kira będzie miała swoje moce, żeby pokonać smoki. Au. Ej, Nasari, co się dzieje? A, mam wizję. Powstała legenda Dovakina. Dowa co? Kto to jest? Dokładnie tak. Tak się będzie nazywała ta bohaterka. Będzie tak jakby smoczym dziecięciem. Będzie... Fusroda? Co ty chrzanisz? W ogóle co wy wszyscy chrzanicie? To jest trochę pokręcone. Ale skąd my wiemy, kto będzie najpierw? Smoki czy zombie? Obstawiam smoki. A jeżeli będą zombie, Kira może nie przeżyć. Na wszelki wypadek będziemy ją chronić, żeby przeżyła do końca epidemii. Ale ile ona będzie trwać? Aż Lucyfer nie powie dość. Ale chyba w ogóle tak nie powie. On jeszcze nas chce zniszczyć. Moment, ale skoro ma być epidemia tutaj, to... Chwila, co on chce zrobić? To w ogóle ma sens? Co on chce samobójstwo popełnić? Chce zostawić najsilniejsze demony w piekle, a nas wysłać na ziemię, żebyśmy zniszczyli wszystko dookoła. Lucyfer dobrze wie, że zrobimy wszystko, co on każe. Niestety musimy, dlatego musimy działać już, natychmiast. Ja idę zsyłać Larocie różne wizje. Pośpiesz się! Ja niedługo się w nią wcielę. Ale co to znaczy? Skoro ta dziewczyna ma być naprawdę ważna, muszę się w nią wcielić. Wtedy będzie miała te moce, wtedy będzie ważna, nie do pokonania. No dobra, ale co z tymi smokami, skoro chcesz się wcielić w Larotę? Wyślę swojego sobowtóra. Poradzisz sobie, może jest potrzebna ci pomoc. Roza, aniołowie was tępią, oni nam nie pomogą. Poza tym tylko ja tak potrafię, rozumiesz? My, demony, nie możemy opętać. Opętanie nie może trwać całe życie. I tak niektórzy z nas nie mogą posiadać swojego ciała. To jest wszystko pogmatwane. Roza, wiem, że dużo się dzieje, ale to jest, rozumiesz, potęga Lucyfera. To jest idiota, nie Lucyfer. A co jeśli dowie się o tym wszystkim? Co jeśli dowie się o mnie? To nas wszystkich zabije. O wiele szybciej.